drodzy kraśniczanie, drodzy parafianie, ale także ci wszyscy, którzy w tym czasie świątecznym będziecie przebywać w Kraśniku, swoich rodzin, znajomych, przyjaciół. Zwracając się z życzeniami do społeczności naszego miasta, chciałbym zwrócić uwagę, że ten czas, który przynosi oczekiwanie, a potem świętowanie przyjścia Jezusa Chrystusa w czasie tych świąt, jest dla nas istotny z wielu powodów. Po pierwsze, że jest to czas, który przeżywamy jako bardzo gorący ze względu na te wydarzenia, które zachodzą zarówno w naszym kraju, jak i wokół nas, u sąsiadów. Na pewno każdy z nas ma jakieś odniesienie do tych wydarzeń, przeżywa to i chciałby, żeby to wszystko zakończyło się jak najlepiej. Stąd Chrystus, który wkracza w historię ludzkości, który przynosi pokój, jest jedynym gwarantem tego, że ten pokój będzie sprawiedliwy. I stąd wszystkie wysiłki, które podejmujemy w tym względzie, musimy kierować do Chrystusa, żeby On przyniósł i dał światu prawdziwy pokój. Ale drugi też aspekt naszego życia, kiedy tak na co dzień zagonieni, różne cele stawiamy sobie w życiu, jakby kumulacja tych wszystkich wysiłków jest właśnie w okresie przedświątecznym i świątecznym, gdy staramy się o to, aby i stół był zastawiony, i goście mile przyjęci. Musimy zapytać się, dokąd naprawdę zdążamy. I znowu przychodzi nam z pomocą Jezus Chrystus, który pokazuje, kim jesteśmy naprawdę. Jaką wielką godnością obdarzył nas Bóg, także poprzez to Pańskie Narodzenie. I dziękujemy Bogu za wszystko, co jest Jego wcieleniem i co jest Jego obecnością w naszym codziennym życiu. Od prostych gestów życzliwości, poprzez wielkie czyny, które wyrażają heroizm ludzkiego ducha, ale także i ludzką solidarność, współczucie, wrażliwość. Chciałbym więc życzyć wszystkim naszym mieszkańcom, wszystkim parafianom i gościom, by te święta były bardzo ważnym przeżyciem tej Bożej miłości, Bożego pokoju, żebyście mogli doświadczyć tego w waszych rodzinach, ale także żebyśmy mogli, kiedy już minie czas kolęd, śpiewów, kiedy choinki będą już nie tak atrakcyjne, żebyśmy mogli doświadczać także tego pokoju, prawdziwego pokoju w naszym życiu codziennym, w życiu społecznym, zawodowym, w życiu naszej społeczności lokalnej, w życiu naszego miasta. Niech Pan Bóg błogosławi także w przyszłym roku tym wszystkim wysiłkom każdego z was to, co wyraża waszą miłość, dobroć, uczciwość. To wszystko jest bardzo kruche w życiu naszym i kiedy staramy się te wartości w swoim życiu odnajdywać i realizować, często spotykamy się z różnymi trudnościami, więc Chrystus, który przychodzi na świat, On chce nas umocnić w tym wszystkim, co służy człowiekowi, ale służy także przede wszystkim naszemu zbawieniu.